Fire came to be, and with it, disparity. And the brighter the flame, the deeper the shadow. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Jack, witam cię bardzo serdecznie w kolejnym materiale Zagrajmy w Dark Souls 2 Scholar of the Sin. Na start ciągnął zawajek liczby, aby tutaj sobie otworzyć przejście. Okej, okay, nie wiem, czy miałem przez chwilę włączonego nieskończonego życia, ale na szczęście chyba już je wyłączyłem. Gdzie? Uwaga, co mam aktualnie przy sobie? Za broń. Jest to prosty miecz z kości słoniowej. Miecz Fabiana, rycerza Eleon Lois, to wykute z miejscowej rudy kości słoniowej ostrze zmusza duszę do atakowania wroga. Sir Fabian poprowadził lojalnych rycerzy Eleon Lois w otchłanie chaosu, by zniszczyć żyjące tam straszliwe istoty. Żaden z tych dzielnych ludzi jednak nie powrócił. A skąd mam ten miecz? Otóż to jest miecz, który u Ornifex możemy zrobić z duszy Alwy, zwierzęta króla. Dusza Awy, który służył królowi kości słoniowej. Każda z siedmiu bestii króla kości słoniowej ma określone obowiązki. Awa strzegł dziecka mroku ukochanego przez króla. 16 tysięcy warta jest jego dusza. Okej, mam niewiele czasu, więc muszę się pośpieszyć. Ale proszę, tutaj lecimy do trzeciego ziomeczka. Tego możemy uwolnić. Viva dla kłopot. No. Ja to właśnie nie pamiętam. Tak. Ja, oto i on. Znamy już takiego przeciwnika, prawda? Ktoś kojarzy. Wcześniej boss, a teraz przeciwnik. Na szczęście nawet jako boss nie jest przeciwnie. Wow. Szczególnie potężny. Więc tym bardziej nie będzie jak zwykły przeciwnik. Choć niestety pasek życia ma dużo. Ale od czego ma się zakręcić, prawda? Zakończyłby się też być, nie? Ale było jej tymi. Prawie na pewno by mnie zjadł. Bo zdecydowanie by było pogryźć. Jakim prawem on mnie dziabnął? Haha! Idealny unik! Na pewno to zaczęłoby się slow motion. Albo będzie jakiś premia. O, ten tutaj zaczął skakać, a jesteś kurde... Zanęta. Na karcie się nawinąć. O, tak to możesz mnie przesuwać w karę cały czas. Dobra, myślę, że jeszcze jedna maksymalnie funkcjonuje go ładnie. Dobra, jedna, trzy, po pierwszym ale też na szczęście ten przeciwnik się nie będzie odradzał. Pierścień bojownika z kości słoniowej. To miał uzupełnić swoim żołądku. Ataki znacznie obniżają energię wroga. Pierścień strażników Eleon Lois.
Eleum Lois istniałoby stłumić rozszałe płomienie, lecz gdy gwałtownie otwarto wrota z kości słoniowej, kraina ta stała się zimna i pusta. Korzeń, który już mamy. Szybki czekaj, bo warto zdążyć. Kroczące pytanie. Duża pałka plus 8. Spoko. Dobra, teraz mam... Mówię, że dwa przejścia, ale mam tylko jedno. Łatwa woda odzyskana i łatwy do gwizd kamieni. 3 sztuki. Dobra, teraz idę. W tamtą stronę, to powinno mnie tutaj, wiesz jak, na pewno z jednej strony będzie skrót właśnie do tej lokacji, w której przed chwilą byliśmy, ale też powinno tutaj być dojście do trzeciego i ostatniego rycerza. Tak więc ja muszę coś na przykład załatwić, więc pauzuję nagranie, a my widzimy się po krótkiej przerwie.
Dobra, wróciłem. Ale muszę wymienić tę broń, bo jest strasznie słaba. Ten mieczek nicości wiele bardziej mi odpowiada. Lecimy więc w takim razie coraz dalej. Wiodła skrót, dobrze, czyli się nie pomyliłem. Tylko teraz... Tędy się szło chyba do tego rycerza właśnie. Ale tutaj powinienem odblokować sobie skrót, który będzie mi bardzo na rękę. Przy wracaniu z ognicha. Mam jednak w planach zakończyć się to DLC i też całą grę. Dlatego szczerze chyba totalnie ominę tych wszystkich gigantów. Bo nie muszę z nimi walczyć. Okej, dobra, czyli jednak nie. Skubałem, jak już to się zadurta stało. O co? Leć? Boże, czy ja mogę zabić tu późne chomiki? Jaki pre on są w stanie przerwać go atak? No tak, drugi się aktywował. Tak się aktywowało. Już nie jest, na szczęście. Wcześniej powiem, wolałbym to chyba tak zostawić. Dobra, czy pierścień, proszę, naprawczy. Muszę wyprowadzić na pierścień i trochę mojego oręża. Czyli tak, tego golema zostawiam w spokoju. Żeby to wyglądał sosny plus 5. Praktycznie w ogóle tego nie korzystam. Mówić tu gol, czy tym golem. Mógłbym go totalnie olać, no ale w sensie stoi na mojej drodze. Jak mi miotnął! Tak, dziękuję za pokonanie cię. To jest przygotowanie. Kamień klucz Farosa. Okay. Na górę w takim razie. Teraz bliżej do celu. Niestety teraz czeka mnie jeszcze dodatkowe przejście przez całość. W razie gdybym zginął, wyznaczę górę na bit. I proszę, dobrze znamy to miejsce, prawda? Właśnie, ja bym preferował zostawić do tych trzech golemów. No, bo ci są totalnie nieświadomi mojej obecności. Niech tak jeszcze zostanie. Ta kulka może pomóc mi się ich bardzo zgrabnie pozbyć. Kolejna kulka. Nie wiem, co to jest, ale skrzyżowanie krzyżą. Skrzyżował pancernika z... Wyglądałbym się skrzyżować pancernika z jeżozwierzeń, jeszcze je zamrozić w trakcie właśnie parowania. Tak bym określił te małe kurna. Wspaniały widok. No, trzeba przyznać, że nawet że tak jest. Ale sam inny. To co daje? To będzie tu. Zwiększa zręczność. Hej! Ja, to jest oczywiście
one to mi wręcz powinny pomóc dojść do tych rycerzy. Leci. Raz, dwa, trzy. Duszę zgarniasz ty. Jak jest, to się z tego śniegu tutaj małego zmieniło w taką kulę, nie mam bladego pojęcia, ale jak najbardziej mi to było na rękę. Chyba, że do tego doszedł też lód z tych wszystkich golemów, kto wie. Dobrze, witamy trzeciego i ostatniego rycerza z Lois, który poszukuje chaosu i który nam też pomoże w walce z ostatnim bossem. Wow, ale to było mega ryzykowne z mojej strony. No kurde, nie znalazłem ciągle. A dobra, to wiem, to jest. Dobra, ale czy tutaj któryś z tych nie oklucza? Postur Azala. Rozłożenie tej nadżycia. No i pewnie ta kula oka, kurde. Myślałem, że przy nich będzie klucz. To nie będę w skocie ten klucz zgarniał. Teraz liczę, co tylko zostało, wrócić właśnie do katedry i poszukać sobie skarbów. Znaczy skarbów, Boże. I zawalczyć z bossem, który się znajduje w tej lokacji. Ale kurde, gdzie jest ten klucz? Bo na banku na bossie nie wydropiło. Dobra, zobaczmy, czy Alessana coś powie na to, że mamy już komplet rycerzy. Many of Elaine Lewis's faithful knights followed their lord into the chaos. But not one of them returned. The king's dutiful subject, but it was too. The knights reborn will follow your word. Okay, czy tylko jedno zdanie było nowe? But not the king, but it, the knights. Dobra. O, tutaj możemy w razie czego przyznać sobie wychudzoną Shay. Albo też jakiegoś gracza. Patrzę na graczy, ten tutaj aż tak nie liczył, bo to jest mocny 50-50, jeśli chodzi o nich. No i tutaj, jak widzicie, mamy dwóch rycerzy z halabardą. O, jednego z toporem, jednego z halabardą i dwóch rycerzy z mieczem. Czy tu się coś znajduje? Nie. I pozostaje mi tylko przejść przez bramę i zawalczyć z bossem, co za chwilę uczynimy. Dobra, na szczęście nie było to nic ważnego, więc zrób to! Dokładnie. Wejdźmy w mgłę. Lecimy prosto starego chaosu. I teraz przyjrzyjcie się, jak to wygląda. Przyjrzyjcie się tutaj. Ponieważ dla tych, którzy nie domyślili się w trakcie ogólnie gry, stary chaos to znany nam z pierwszej części Souls zagubione Izality. Izalit, którym Wiedźma z Izalit rozpaliła te kopie pierwszego płomienia. A której do mnie weszło? Okej, pierwszy rycerz już się odpalił. Idzie się poświęcić, aby spaleni przestali przychodzić. Proszę. Zamroził tamto przejście, przez to ci rycerze nie będą więcej przychodzili. Teraz, żeby tu zginąć.
używają czarów chaosu. Okej. Posmalone nogawice z Lois. I... dusza z Lois. O, to się przyda później. To się przyda później. To dusza 3 estusy, chyba trochę overkill. Dwa ciosy maksymalnie i gościu już po prostu to jest spokój. Dobra, trzeci tylko odpalił czar, co? O, ej, miał być backstab. Dobra. Szybaj. Aha, blokada. Backstab bym chciał zrobić. Trzeci już się odpalił, słyszę. Dobrze. Dobra, idzie trzeci. Zamknąć to przejście. No i została mi połowa estusów. Proszę, trzeci rycerz się poświęcił. Wszystkie trzy przejścia są zamknięte. Przez to nie będzie więcej supportu. A otwiera się główne przejście. I czeka nas teraz walka. Uwaga, uwaga. No byłaś, kolego. Dobrze wiem, że tu jesteś. Yeah. Ze spalonym królem kości słoniowej. Ale wyjście normalnie turbo kozackie. Jak sobie z końca poradzi? No dobra. On ma... patrzcie, on w ogóle ma miecz, który da się zrobić. I po tym, jak go pokonałem, to była jedna z tych ulubionych broni. Dość śmieszna sprawa jest z tym, że pomimo, iż ten miecz jest traktowany jako miecz olbrzymi, czyli taki, który my musimy w okręgach nosić, to on to trzyma jedną ręką i walczy tym jak po prostu mistrz fektunku. Tutaj jak prawdziwy szermierz. Kurde, dziabno mnie. Ale dobra, dość go nieźle urąbałem tą ucznią. Skaczesz? Skacz. O, dobra, nie skacze. A nie, zbuchało się. Dobra. Kurde, jego akrobację. Dobrze. Piorun? Dobrze. Fuks! Tu jeszcze większy fuks. Wolę już użyć, wolę zdecydowanie zrobić z tego leczenia. Zwykle by trwało za długo. Dwa strzały jeszcze i będzie po nim. Dawaj, jeden piorun. O, nie mogę. Jeszcze nigdy mi się coś takiego nie przydarzyło. Okej, dobra. Zginąłem w taki sposób, ale czy mam jego duszę? Czy mam jego duszę? Dusza z Lois. Nie. No nie, ale unlucky. No i będę musiał to robić jeszcze raz. Pytanie, czy... rycerze też są odrodzeni. Ja pierdzielę, ale kurde, akurat miał tyle damage'a, że mnie ten zabił, no. Nie wierzę. Dobra, rycerze dalej są. Dobra, no to w takim razie widzimy się po cięciu.
Dobra. Król pokonany, jego dusza została zdobyta, a także i jego korona. Korona króla z kości słoniowej. Od starożytnej korony bije delikatne ciepło. To jeszcze nie jest zamknięte, ponieważ żeby zdobyć duszę Alsany, potrzebuje kilka tych dusz z Lois, a konkretnie aż 50. Mógłbym cały czas chodzić i po prostu tutaj, bo to cofam się teraz, ale mogę tutaj wrócić i po prostu walczyć dalej z tymi typami. Ale szczerze, nie mam na to najmniejszej ochoty. Tak więc, zanim pogadamy z Alsaną, rozmnożę sobie te dusze, żeby od razu mieć dostęp do niej. Bo na koniec tego materiału, będzie on trochę krótszy, ale na koniec tego materiału chcę zanieść te korony do Wendrika i zobaczyć, co takiego da ich połączenie. Dobra, jest na pocięciu, mam teraz maksymalną możliwą liczbę. Zobaczmy jeszcze opisy tych wszystkich dusz. Dusza rycerzy z Lois. Rycerze z Lois zostali pochłonięci przez chaos i nie mogli sobie przypomnieć sensu własnego istnienia. Kilku ocalałych, którzy znaleźli drogę do domu, prowadziła resztka ich własnej tożsamości. Ta dusza to czyste cierpienie, tylko Alsanna może wysłać ją na spoczynek. Okej? Okay. I dusza króla z kości słoniowej. Nie, po prostu króla kości słoniowej, bez tego zy. Z Elon Lois. Dumny król kości słoniowej zawsze był łaskawy, całkowicie poświęcił się ochronie swojej wspaniałej krainy, dopóki nie został pochłonięty przez ogień chaosu. Ale patrzcie, z trzech królów to jest jedyny, z którym po pierwsze walczyliśmy, a po drugie, którego duszę zdobyliśmy. No, myślę, że to zadanie można uznać za skończone, czyż nie? Amidst the dark, long ago, in the depths of the abyss, my father perished. The dark shattered into tiny pieces, one of which was me. How frightened I was, a frail thing. Born from but a splinter of dark. I felt that I might simply disappear. I am, in fact, the incarnation of my father's fears. I saw that the king of this land was strong. I sought him only to sustain myself, to smother my fears. Now, I realize that he may have known all along. I was born of fear, and my lord provided comfort. And so, here I remain. Heiress to my lord's wishes, watching over chaos. Until the end of time. The knights of Elaeum Lois were swallowed by the chaos. Where their souls still remain. Pray for their deliverance. I sense a night's joyous elation. Kind visitors, please accept my gratitude. Proszę, rękawice i nogawice Lois. Dodatkowo, część lodu, która blokuje przejście po schodach do niej, zniknęła. Czy zabrało mi to duszę? Nie. Czyli po prostu chodzi o wartość posiadaną. Zbroja Lois. Ok.
Okej, czyli jeszcze dwa. Okej, Helm Lois. I... Blisko, tak niezmiernie blisko. To stary przypuściłem ostatnie. Co? A, okej, teraz możemy do niej iść. Bezpośrednio. Dobrze. Gdzieś czytałem, jak gra na konsoli, że jeśli ktoś nie chce pokonywać tych wszystkich rycerzy z Lois, to może po prostu sobie ją stąd ustrzelić. Ale trzeba mieć naprawdę fuksa, jeśli chodzi o trafianie. No i proszę, i ona wygląda kurde jak te kapłanki. Kind visitor. I am not the only being born of dark. You will face hardship like no other. Take this. My sisters are as a thick dark. Their lust for souls insatiable. May you find the will to resist their desires. Dusza Alsanny cichej wyroczni. Go on, kind visitor. May you reach your journey's end one day. Go on, may you reach... Okej, okay, tu już się powtarza. Okej, czyli... Finalnie wątek Helm Lois został zakończony. A co z tym idzie, także i wątek całego tego dodatku. Zobaczmy tę duszę. Dusza Alsanny, kapłanki Helm Lois, która modli się podczas cichego czuwania. To dziecię mroku, oddając cześć zagładzie, poświęca się rytuałowi, którym ma nadzieję ułagodzić płomienie. No, oczywiście siostry, o których wspomniała, to Elana, Nadalia oraz... Myślę, że nie będzie spoilerem, bo gra już sporo wyszła, a pewnie wielu z was to wie. Oraz Nashandra. Nashandra jest w naprawdę wielu tutaj przedmiotach wspominana, choć nie bezpośrednio. Na przykład chociażby tutaj. Chyba? Nie, tu akurat nie. Ale w jakimś opisie zbroi, to na pewno. Na pewno było w opisie duszy Lorda Olbrzymów. Ale coś właśnie. Że właśnie to Nashandra jest tym mrokiem, który zasiadł przy Wendriku i który odmienił go. I Nashandra będzie przedostatnim bossem w tym dodatku. Znaczy w dodatku. W tej grze. Dodatki już zakończyliśmy. Teraz przyjdzie mi tylko sprawdzić, co takiego zrobi z tymi koronami Wendrik. Myślę, że poziom upgrade'u nie ma zbytnio znaczenia, więc już nie będę specjalnie nawet tej korony ulepszał do plus 5. Więc zobaczmy. Korona króla kości słoniowej, który niegdyś rządził tą krainą. Daleko na północy król wzniósł wielką katedrę, by złagodzić rozszalałe płomienie. Gdy jednak wyczuł postępujący upadek swej duszy, odszedł bez słowa, zostawiwszy wszystko Alsannie, która, nieświadomie, znalazła swe miejsce u jego boku. Wszystko to jednak wydarzenia zamieszku przeszłości i dziś nikt nawet nie pamięta prawdziwego imienia króla. I Set z Lois. Zbroja rycerza z Lois. Rycerze z Lois byli oddanymi sprawie strażnikami krainy, którzy nie wahali się... Może dobrze, jak zostaje. Którzy nie wahali się ruszyć w otchłanie chaosu, by nigdy z nich nie powrócić. Nieliczni, którzy przetrwali, pozostają wskutym lodem Helm Lois, czekając na sygnał od swego mistrza. No i jeszcze te osmalone, które byliśmy, to były tak, nogawice, ale też opisy tak samo. Osmalona zbroja rycerzy z Lois. Ogień sprawił, że stała się czarna. Rycerze z Lois pogrążyli się w starym chaosie razem ze swym panem i zatracili poczucie własnego ja. Po dziś dzień płoną w agonii, a upokój ich niegdyś dumnego króla. No, w sumie to już nie płoną, bo udało nam się ich męki ukrócić. Więc dobrze. Mamy wszystkie trzy korony. Zobaczmy w takim razie, co takiego Wendrik z nimi wyczaruje. No chyba, że po prostu będzie to krótka gadka. Ale nie no, było coś powiedziane, że on to połączy. Więc zobaczmy. W sensie wyczytałem gdzieś, że on to
jakoś się zmerdżuje wszystkie ze sobą. Zobaczmy, co takiego się stanie. Seeker of fire, deliverer of crowns. What do you see in the flames? Find the crowns and your own answers. The crowns hold the strength of lords from times long past. Seek adversity. As befits you, seeker of fire, coveter of the throne. Seeker of fire, conqueror of dark. I too sought fire once. With fire, they say, a true king can harness the curse. A lie, but I knew no better. Seeker of fire, you know not the depth of dark within you. It grows deeper still, the more flame you covet. Flame, oh, flame. Seeker of fire, I see you've subdued another foul creature. One of the Father of the Abyss spawn. That confounded quintessence of humanity. The Abyss once had form, but then dissipated. And yet, traces of its existence endured. Each fragment, thirsting for power, spread dark with no relent. My dear Chandra was one such fragment. A feeble, tiny thing that thirsted for power more than any other. Driven by insatiable lust for a worthy vessel. Okej, czy teraz już nawet Wendig powiedział, że nasza Chandra jest właśnie jedną, tak jakby z córek Manusa, chociaż w sumie jest bardziej nie tyle jego córką, co jego fragmentem. Czyli kto wie, może gdyby zebrać duszę Naszandry, Elany, Alsanny i Nadali i je połączyć ze sobą, to może w jakimś stopniu udałoby się nawet wskrzesić Manusa. Kto wie? One day fire will fade and dark will become a curse. Men will be free from death, left to wander eternally. Dark will again be ours, and in our true shape, we can bury the false legends of yore. Only, is this our only choice? Seeker of fire, coveter of the throne. Seek strength. O, jest, dobra. Czyli on teraz powoli komentował kolejno zakończenia DLC-ków. Pokonaliśmy tych wszystkich tych bossów. The rest will follow. Okej. Mgła rozwiewa się. Dobra. Wylądowaliśmy tutaj. Ja bym tu jeszcze chciał zobaczyć. Od starożytnych koron bije fala ciepła. O, dobra. Już zrobiliśmy wszystko. Nie mogę tutaj ponownie z tego skorzystać. Zobaczmy w takim razie te korony. A, dobra. Czyli nie zmerdżował ich razem. Tylko jakby... Co to zmieniło? Będzie zamiast ten pieszczot na chwilę. Bo żadnych efektów statusu mi to chyba nie daje. No nie. To wiem, że leczy, ale... To było wbudowane już... przy znalezieniu tego. Tak po prostu. Wytrzymałość raczej nie chodzi. To o co? Kurde, został mi w sumie jeszcze niby jeden boss w Aleum Lois, ale
to be honest, ten boss jest tak po prostu nudny, że go sobie po prostu odpuszczę na odcinku. Prywatnie pewnie się nim zajmę, ale na odcinku nie mam zamiaru go robić. A wiecie dlaczego? Bo to jest taka sama walka jak z Awą, z tą różnicą, że przeciwników jest dokładnie dwa razy więcej. Już samo dojście trochę zajmuje. Ale ogólnie to by było tyle. Czyli tak, dobra, ja polecę. Spróbuję tutaj gdzieś znaleźć ten klucz, żeby dostać się do tamtego miejsca. No a potem, no po prostu w następnym odcinku już finalnie zakończymy całą grę. Co mi jest akurat bardzo, bardzo na rękę. Przez to jak sousy się trochę ciągnęły. Ale okej. Ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Dark Souls 2 Scholar. Przepraszam. Scholar of the First Sin. Cześć.